Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek poradnika jak korzystać z programu MPC Beats. Jest to darmowy program do tworzenia muzyki, jego możliwości są całkiem spore i ja korzystanie z tego programu bardzo polecam. Program jest za darmo, a oferuje całkiem sporo funkcji, które zupełnie wystarczają początkującym producentom muzycznym. W programie tym tworzymy najpierw sekwencję, czyli nasz utwór. Określamy jego tempo. Sekwencja składa się ze śladów, a określamy typ śladu. W sekwencji definiujemy czas trwania utworu na przykład, natomiast ślady noszą informację pojawienia się jakiejś nuty, jej czasu trwania, a to, jaki dźwięk odpowiada tej nucie, jest określane programem. Tak więc tutaj, kiedy uruchomimy odtwarzanie, to oczywiście nic nie słychać, ponieważ żadne dźwięki nie są zdefiniowane i nawet jeżeli tutaj sobie coś narysujemy, to ponieważ żadne dźwięki nie są tutaj podciągnięte pod program, więc nic nie będzie słychać. Są różne rodzaje śladów. Po najechaniu, jeżeli się tutaj pozostawi kursor, to okazuje się, że taki znaczek oznacza, że jest to ślad typu drums, a takie, tutaj widzimy symbol klawiaturki, jest to typ śladu typu key group. I trzeci najważniejszy ślad, plugin. Jeżeli ślad ustawimy jako plugin, to jako domyślny zostanie wewnętrzna wtyczka, wewnętrzny instrument, który jest wbudowany w program, już tutaj podłączona. Jeżeli naciśniemy klawisze, to już jakieś dźwięki słychać. Ale w tym odcinku ja omówię, w jaki sposób korzysta się ze śladu typu key group i przy okazji zaprezentuję jeszcze kilka innych funkcji. Key group to jest typ śladu, ta klawiaturka może być dosyć myląca, jest to instrument zbudowany w oparciu o sample i kilka takich instrumentów dostajemy po pobraniu programu MPC Beats, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki instrument również stworzyć samemu. Pokażę, w jaki sposób to się robi. W tym celu potrzebujemy jakiegoś sampla, jakiegoś pojedynczego dźwięku, który będzie dźwiękiem naszego tworzonego instrumentu. Żeby stworzyć takiego sampla, tutaj na końcu jest taki trójkącik, uruchomimy wbudowany w program sampler. Tak on wygląda. Kiedy mówię, tutaj widać pasek, który pokazuje siłę głosu, ponieważ do programu podłączony jest mikrofon, notabene ten sam, z którego korzystam, nagrywając ten filmik. Tak więc skorzystajmy może z tego samplera. Czas trwania takiego sampla w programie może być ograniczony, dlatego z nagrywaniem jeszcze chwilkę poczekamy. Ja posłużę się takim oto skutecznym urządzeniem. Teraz uruchamiamy nagrywanie. Ruszyło. I zagramy jeden pojedynczy dźwięk. Wystarczy. Wybrałem dźwięk F, dlatego że za pomocą zwykłego smartfona i za pomocą darmowej aplikacji do strojenia gitary stwierdziłem, że ten dźwięk jest najbliżej zbliżony do prawidłowego dźwięku F. Pozostałe płytki są lekko rozstrojone, no ale czego spodziewać się po
szkolnym instrumencie. Sample już jest, jak widać tutaj się nagrało troszeczkę śmieci, tak więc musimy przez chwilę jeszcze nad tym samplem popracować. W tym celu klikam Edit i zaczniemy może od wyizolowania z całego sampla to, co nas interesuje, czyli dźwięk pojedynczej płytki. Sprawdźmy, jak to brzmi. No, coś tam słychać. Wycinamy to tutaj za pomocą funkcji Discard. Klikam i na obrazku widać, że obszary poza zaznaczeniem znajdą się w koszu, czyli zostanie tylko to, co jest pomiędzy zieloną a czerwoną chorągiewką. No to zróbmy to. Do it. I już mamy wycięty fragment. Możemy go jeszcze dodatkowo tutaj wyciąć, żeby wyciąć te pierwsze przesterowane fragmenty dźwięku. Powtarzam operację discard. Do it. Oczywiście operację w razie czego można cofnąć. Jak to teraz brzmi? Wystarczająco dobrze. Oczywiście nagrało się dużo śmiecia, między innymi praca wiatraka w moim komputerze, ale do celów szkoleniowych tym zupełnie bym się nie przejmował. Można jeszcze troszeczkę poprawić brzmienie tego sampla, żeby on nie zaczynał się od takiego mocnego wejścia i w tym celu zaznaczam fragment i skorzystam z funkcji Fade In. I proszę posłuchać, jak to teraz brzmi. Sample od zera, głośność sampla narasta. To samo można zrobić z końcem. Fade out. Dzięki temu, jak widać, cały dźwięk łagodnie wygasa do zera. Dobrze. W tym momencie pracę uznajmy za zakończoną. Możemy zmienić nazwę. Nazwę tą próbkę dźwiękiem F. Była to płytka F. I zobaczmy, co z tym dźwiękiem da się dalej zrobić. Przechodzę tutaj do ekranu program Edit. Trzeba pamiętać, że typ śladu musi być ustawiony na Key Group. I teraz z tego sampla skorzystam. Tutaj Sample Layers. Wybieram dźwięk. I muszę jeszcze zdefiniować, który to jest dźwięk. Domyślnie został ustawiony na klawiszu C. Po wciśnięciu klawisza C słyszę odegraną tą próbkę, ale jest to dźwięk F, więc trzeba to zmienić. W tym celu tutaj z SMP przechodzę do rozwijalnej listy. Teraz pytanie, który to będzie dźwięk. Być może będzie to F2, sprawdźmy, zaznaczam F2, wciskam teraz klawisz F, za wysoko. Można tak zostawić. Ale można też tutaj podmienić i spróbować. Nic nie poprawiłem. Jak widać, trzeba było tutaj ustawić F3, a nie F1. Ustawiam F3. I uznajmy, że dźwięki są już prawidłowe.
Oczywiście można by po kolei wszystkie te płytki skanować, można by bardzo delikatnie pozmieniać ich brzmienie. Wrócę na chwilę do samplera. Dwukrotnie klikam na dźwięk. Tu jest taka funkcja time stretch, więc można tą próbkę rozciągnąć tego sampla, żeby trwał dłużej, krócej. Można również zmienić jego ton, pitch shift, i to tutaj dosyć precyzyjnie, albo o całe pół tony, albo dosyć precyzyjnie, aż uzyska się dźwięk, o który chodzi. Ale na razie można to sobie odpuścić. Tak jak już mówiłem, sprawdziłem, że płytka F akurat odpowiada tej wysokości dźwięku prawie idealnie, który powinien być. I w ten sposób uzyskaliśmy instrument, program 002, możemy go nawet nazwać. Mamy wirtualne cymbałki. Tu zwrócę uwagę na fakt, że kiedy naciskam klawisz, dźwięk jest odgrywany, ale kiedy puszczam dosyć gwałtownie, ten dźwięk się kończy. Jest to dosyć nienaturalne, jeżeli chodzi konkretnie o ten instrument. No to tutaj zmienimy tutaj parametr release. Warto go ustawić, powiedzmy, w okolicach 70. Zobaczmy, jak to teraz reaguje. Zwolnienie klawisza powoduje, że ten dźwięk jest łagodnie wyciszany do zera. Spróbujmy zwiększyć ten parametr. Brzmi to już dużo bardziej naturalnie i ja bym to już w ten sposób zostawił. Można pokusić się jeszcze o jakąś modyfikację brzmienia i w tym celu tutaj można skorzystać z okna miksera i warto tutaj odszukać w oknie miksera dźwięk i można do tego programu dodać jakiś efekt. W oknie miksera klikam show pad mixer i tutaj program cymbałki tutaj posiada takie okienko z napisem inserts, które można cztery tutaj brzmienia, cztery modyfikacje, cztery wtyczki zmieniające brzmienie umieścić. Po kliknięciu pustego pola mamy coś do wyboru. Mamy rozwijalną listę. No, warto wiedzieć, co te poszczególne nazwy oznaczają. Zacznijmy od, powiedzmy, od reverbu dla przykładu. Możemy wybrać tutaj dostępne z programem wtyczki. Niech to będzie R Reverb. Dwukrotne kliknięcie i ta wtyczka już tutaj jest pod program podłączona i uruchomiona, o czym świadczy tutaj to niebieski symbol włącznika. Posłuchajmy i wyłączmy teraz ten efekt. Możemy jeszcze tutaj ten efekt zmienić. Dwukrotne kliknięcie wyświetla takie okno ustawień. Można wybrać już któreś z gotowych presetów. Niech będzie Basic Large, co sugeruje, że będzie to duży pogłos. Sprawdźmy.
No cóż, dla celów filmiku może zostawmy, natomiast cała zabawa z dźwiękiem polega na tym, że można tutaj eksperymentować, dobierać różne wtyczki, dobierać różne ustawienia. Sprawdźmy na przykład, co kryje się pod wtyczkami harmonik. Niech to będzie na przykład, jak widać, są to różne wtyczki, które zniekształcają dźwięk. Prawdopodobnie przez dodanie przesteru. Sprawdźmy to, jak to będzie brzmiało. Włączamy domyślne ustawienia. Troszeczkę to jest mocne. No, jeżeli stwierdzimy, że to nie poprawiło sytuacji, to można tymczasowo efekt wyłączyć, a można go stąd w ogóle usunąć. W tym celu tutaj to może być nie do końca widoczne. Z boku tutaj najeżdża się na trójkącik i należy z listy wybrać tutaj albo inny efekt, albo zaznaczyć non, czyli żaden. Wcisnąć select i ten efekt zostanie usunięty. Jeżeli stworzony w ten sposób instrument się podoba i chcemy go zastosować w innych kompozycjach, w innych plikach, a nie tylko w tym pliku, to warto go zapisać. File, Save Current Program i w jakiejś lokalizacji, w której będzie można, w której wiemy, że uda nam się ten instrument odnaleźć, warto taki instrument zapisać. Ja może tego nie będę robił, ponieważ tego instrumentu nie potrzebuję. W ten sposób oczywiście można stworzyć instrument z dowolnego dźwięku. Można do tego celu użyć na przykład własnej wokalizy. Tak więc, jak widać, program MPC Beats posiada dosyć spore możliwości. Jest zupełnie darmowy i warto z tych możliwości skorzystać, warto się troszeczkę dźwiękiem pobawić.